Witam serdecznie, nazywam się Michał Miłowski i w dzisiejszym krótkim filmie chciałem Państwu pokazać prototyp finishera, czyli maszyny do obróbki finalnej dywanów, czyli dywany, które mamy już wyprane, wysuszone, ściągamy z suszarki, rozkładamy na tym urządzeniu i one ma za zadanie przeszczotkować nam ładnie runo i pozbierać wszelkie pyłki, zabrudzenia z tego runa, jednocześnie ładnie je zwinąć i też pomóc w pakowaniu tego dywanu, co ma znacznie przyspieszyć proces cały pakowania dywanów na pralni, no i go ułatwić, uprzyjemnić. Nie musimy tego robić na kolanach, na podłodze i nawijać jeszcze niepotrzebnie dalszych zabrudzeń, co jak wiecie jest naprawdę niezbyt przyjemną pracą, to jest zwijanie dywanów na kolanach, na podłodze. Dlatego powstał ten finisher i przy okazji też podnosi nam zdecydowanie jakość tej usługi, bo te dywany naprawdę fajnie są przeszczotkowane przez szczotkę, te runo jest podniesione po tym całym procesie. Do tego mamy tutaj fajnie oświetlenie, także z bliska widzimy ten dywan, możemy wychwycić jakieś jeszcze dodatkowe zabrudzenia, które nam nie zeszły w procesie prania i pranie powtórzyć. Finisher został tak wykonany, aby był jak najwęższy, czyli on ma szerokość około tam metra, jak najbardziej przyjazny dla operatora. Mamy możliwość regulowania docisku szczotki do dywanów, także możemy włożyć każdej grubości dywan. Szerokość urządzenia to są 3 metry i urządzenie jest zrobione tak, aby było jak najbardziej mobilne, czyli jest posadowione na 4 kołach. Możemy swobodnie je przemieszczać po pralni i podłączyć do prądu 230 V. Tak, nie jest na siłę, mimo tego, że ma 3 silniki, w zasadzie 4 silniki. Nie jest na siłę i jest właśnie na 230 V, żebyśmy nie mieli problemu z podłączaniem tego urządzenia w naszych pralniach. No i ma to wyglądać po prostu tak, że wjeżdżamy tym urządzeniem do suszarni albo podjeżdżamy tym urządzeniem pod suszarkę. No i po prostu zdejmujemy dywany i pakujemy. No, wydaje mi się, że znacznie to usprawni proces. W tej chwili finisher będzie testowany na pralni w Luboniu, także jak ktoś by miał ochotę zobaczyć, pobawić się na nim i przekazać nam jakieś uwagi i sugestie odnośnie tego urządzenia, to bardzo, bardzo chętnie tutaj zaprosimy Państwa, żebyście przyjechali i nam te wszelkie uwagi przekazali, zanim trafi do naszej oferty i będzie sprzedawane. Także dziękuję bardzo za uwagę. Jak ktoś będzie miał jakieś pytania, proszę śmiało dzwonić, pisać i na wszelkie pytania chętnie odpowiem. Do zobaczenia. Michał Miłowski.